orkiestra Dęta Sienna pod batutą kapelmistrza pana Kamila Węgrzyniaka. Do orkiestry uczęszczają uczniowie szkoły muzycznej, ich rodzice, a nawet dziadkowie, a także absolwenci naszej szkoły. Orkiestra ma swoją siedzibę w Gminnym Ośrodku Kultury w Siennie i może do niej uczęszczać każdy, kto oczywiście zapisze się na flet, trąbkę, puzą, tubę, klarnet do naszej szkoły. Nagrodźmy ją wielkimi brawami! Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Paweł Werwalski, pełnię obowiązki dyrektora w Szkole Muzycznej pierwszego stopnia w Siennie. Dziś będę miał przyjemność opowiedzieć Państwu, jak funkcjonuje ta szkoła, co potrzeba zrobić, aby się do nas dostać, jak cieszyć się z bycia uczniem w naszej szkole. Na wstępie jednak zapraszam Państwa do zwiedzenia nowego budynku szkoły muzycznej, co już za chwilę. Budynek został już oddany do użytku, będzie on sukcesywnie doposażany, a od września będą się w nim uczyć obecni i nowi uczniowie naszej szkoły. W salach lekcyjnych czekają już na Państwa nauczyciele ze swoimi uczniami, którzy odpowiedzą na wszystkie pytania. Będzie można zobaczyć, jak wygląda na co dzień lekcja gry na instrumencie. Będzie można również przymierzyć się do takiego instrumentu, zobaczyć, jak on wygląda, dotknąć, sprawdzić, czy uda nam się go udźwignąć, czy dobrze nam leży w ręce. Teraz mamy mikrofon, o teraz już nie będę tak mocno mówił, a i tak nie będzie słychać. Drodzy Państwo, w jednej z sal samorząd uczniowski przygotował konkursy z nagrodami. To dla tych osób, które muzycznie świetnie sobie radzą, ale nie tylko. A w kąciku informacyjnym dowiedzą się Państwo, uwaga, o czarnych stronach nauki w szkole muzycznej. Jeśli takie są, zaraz zobaczymy, czy są. A dowiedzą się Państwo również, czy są, od rodziców. Zachęcamy również do rozmów z naszymi rodzicami, bo to oni najlepiej wiedzą, czy warto posyłać dzieci do takiej szkoły. W takim razie, drodzy Państwo, zachęcam do zwiedzania szkoły, do pytań, do podziwiania, a o godzinie 17:30 na spokojnie spotkamy się ponownie w tej sali i wtedy już oficjalnie rozpoczniemy jakby dzień otwarty i po tym rozpoczęciu zaprosimy Państwa na koncert. A po koncercie słodka niespodzianka. A więc, drodzy Państwo, miłego zwiedzania! Dniu otwartym Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Siennie. Witam serdecznie wspaniałych gości. Dzisiaj gości wspaniałych mamy bez liku. Już na samym początku witam bardzo serdecznie księdza kanonika Jana Bukowskiego, przyjaciela naszej szkoły. Witamy serdecznie. Witam również bardzo serdecznie księdza kanonika Gracjana Brodę. Witamy serdecznie, proszę księdza. Witamy również gospodarza gminy Sienno, pana wójta Mariusza Stronka. Bardzo serdecznie witam również, gdzieś mi przemknęła, pani sekretarz gminy Sienno, pani Dorota Wojta-Slorek. Witam naszych nowych, mam nadzieję, uczniów, ale nie tylko. Witam wszystkie dzieci i młodzież. Witam serdecznie. Oraz ich rodziców i opiekunów. Witam Państwa. Drodzy Państwo, nasza szkoła istnieje dopiero 6 lat. A już cieszy się, jak widać, ogromnym zainteresowaniem. Nic dziwnego, skoro uczniowie są laureatami ogólnopolskich konkursów muzycznych, a nasi nauczyciele to wspaniali pedagodzy, którzy ukończyli akademie muzyczne w całej Polsce.
Jeśli do tego wszystkiego dołożymy mądrych samorządowców w osobach pana wójta i radnych naszej gminy, którzy dbają o dobry rozwój dzieci i młodzieży, oraz wspaniałych rodziców, którzy zawsze nas wspierają, to co wychodzi? Szkoła przyszłości. Brawa dla państwa! Drodzy państwo, pozwolą państwo, że chwilę o tej szkole opowiem. Od samego początku założenia szkoły pan wójt gminy Siemno Mariusz Strąg oraz obecni radni świadomie byli potrzeb wynikających z rozwoju i edukacji uczniów naszej szkoły. I choć przez 6 lat szkoła muzyczna, jak państwo dobrze wiedzą, korzystała z budynku zespołu szkół ogólnokształcących w Siemnie, gdzie mieliśmy bardzo dobre warunki do pracy, to brakowało sali, która umożliwiałaby uczniom to, co w istocie kształcenia muzycznego jest rzeczą najważniejszą, kluczową, czyli odpowiedniej sali koncertowej. Sali, która umożliwi uczniom kształtowanie swojego charakteru poprzez publiczne występy. Sali, w której poprzez poranki muzyczne będziemy mogli edukować dzieci i młodzież z innych sąsiednich szkół. Sali, w której będą występować zapraszani przez nas goście, a więc uczniowie innych szkół muzycznych, artyści dużych scen, wirtuozi. Dzięki infrastrukturze, którą udało się tu stworzyć i która dalej będzie się rozwijać, bo wiemy już doskonale, drodzy państwo, o termomodernizacji budynku zespołu szkół ogólnokształcących. Dzięki tym zmianom będziemy mogli gościć wspaniałe osobistości, artystów, muzyków ze świata, z Polski i ze świata, a to wszystko dla dobra mieszkańców nie tylko gminy Siemno, ale myślę, że całego powiatu. Co najważniejsze, wszystkie dzieci będą mogły kształcić się za darmo w naszej szkole i korzystać z tych wszystkich przywilejów. Jeśli do tego dołożymy funkcjonujące w zespole szkół ogólnokształcących liceum ogólnokształcące, które od lat systematycznie figuruje w rankingach najlepszych szkół w Polsce, jeśli tak zaplanują państwo przyszłość, no to ja jestem już spokojny o te dzieci i o tą młodzież. Pokrótce postaram się teraz, a może inaczej, drodzy państwo, zanim ja cokolwiek jeszcze powiem, bardzo proszę o zabranie głosu pana Mariusza Strąga, wójta gminy Siemno. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Dla nas, samorządowców gminy Siemno, dla gminy Siemno, to historyczna chwila. Po raz pierwszy możemy właśnie tu się spotkać w nowym budynku szkoły muzycznej na 1300 metrów kwadratowych powierzchni. To budynek, tak jak wspomniał tutaj pan dyrektor, powstawał od 2017 roku. Z różnymi, że tak powiem, zawiłościami, ale im więcej trudu, tym efekt i sukces jest bardziej słodszy. I właśnie dzisiaj możemy podziwiać, możemy cieszyć się z tego pięknego sukcesu, z tego wielkiego sukcesu, jakim jest wybudowanie, jaki jest budynek szkoły muzycznej pierwszego stopnia w Siemnie. To na pierestał właśnie wznosi się ta sala koncertowa. Sala koncertowa, która ma pomieścić około 300 osób, stwarza to nam duże, różne, inne możliwości niż do tej pory, daje możliwość przybliżenia tego wielkiego świata, tych wielkich artystów ze scen kabaretowych, ze scen wokalnych, artystycznych. Także ta infrastruktura przybliża nas do właśnie tych rzeczy, które tak naprawdę musieliśmy jechać gdzieś do większego miasta, aby z tego dobrodziejstwa skorzystać. Szanowni państwo, ja tutaj dziękuję za dobre słowa panu dyrektorowi, ale pan dyrektor dobrze o tym wie, że gdyby nie ta współpraca właśnie tutaj między panem dyrektorem Garbalskim, panem dyrektorem Czesławem Sieczką, który tutaj również
doświadczam swojego miejsca w zespole szkół ogólnokształcących. Współpraca z radnymi, współpraca z właśnie pracownikami Urzędu Gminy, z panią sekretarz, z byłym panem sekretarzem. Naprawdę to jest grupa, duża, duża grupa osób i wy, kochani rodzice, przede wszystkim, bo szkoła to młodzież, szkoła to rodzice. I ci rodzice, którzy właśnie już te pociechy posłali do tej szkoły muzycznej, dobrze o tym wiedzą, że tym dzieciakom trzeba pomagać, być z nimi na co dzień, wspierać ich w każdej chwili. Znam to również z autopsji, jak wiele trzeba swojego czasu poświęcić, żeby temu dziecku pomóc. Ale szanowni państwo, naprawdę warto, bo same dobre rzeczy z tym się wiążą, same dobre sytuacje. Dziecko rozwija się mentalnie, inteligencja się zwiększa tego dziecka, nauka również przychodzi później łatwiej, więc same dobre rzeczy, które wiążą się właśnie z kontynuacją nauki muzyki w naszej szkole. Zapraszam serdecznie wszystkich, którzy jeszcze są niezdecydowani, aby bez wahania zapisywali tu swoje pociechy. Mamy wspaniałe grono nauczycielskie tu na czele z panem dyrektorem Pawłem Garbalskim. I nie mówię to, nie cukruję, jak nigdy, tylko zawsze mówię prawdę. I szanowni państwo, to są tak ciepli ludzie, tak z takim wielkim serduchem. Ja nie zapomnę takiej sytuacji. Jest tu obecna na sali pani profesor Kozakiewicz. I nie zapomnę tej sytuacji pierwszego spotkania właśnie, jak pani profesor przyszła i zaczęła opowiadać o tym miejscu. Jakie to jest piękne miejsce właśnie dla stworzenia szkoły muzycznej. Mówi tu, wiatr gra i śpiewa między właśnie drzewami, między liśćmi. Tu słychać śpiew ptaków, a nie warkot samochodów, warkot silników i innych, że tak powiem, mechanicznych urządzeń. Ja tego nigdy nie zapomnę i za to bardzo serdecznie dziękuję, bo to właśnie takie niekiedy rozmowy, takie impulsy dawały, że tak powiem, powera do dalszego działania, bo naprawdę początki tutaj tej szkoły powstania były ciężkie, ale cieszmy się z tego, cieszmy się, że to już za nami, że mamy możliwość właśnie korzystania z tego dobrodziejstwa, jakie no, niesie nam tutaj możliwość kształcenia swoich pociech w szkole muzycznej. Zapraszam bardzo państwa serdecznie do korzystania z tego. Nie byłbym sobą, gdybym również nie wspomniał tu o zespole szkół ogólnokształcących, o wysokim poziomie nauczania, gdzie przekłada się później na efekt właśnie kształcenia w naszym liceum ogólnokształcącym. Również zapraszam, jeżeli jest rodzeństwo starsze, jeżeli państwo chcecie tutaj kontynuować, żeby dzieciaki kontynuowały naukę w liceum ogólnokształcącym, zapraszam serdecznie, poziom nauczania również jest wysoki. Baza dydaktyczna stworzona naprawdę na wysokim poziomie i będziemy ją wzbogacać i w pomoce naukowe, ale i również w te środki właśnie w infrastrukturę tego budynku i infrastrukturę wewnętrzną. Żeby nie przedłużać, bo nie ja tu jestem główną gwiazdą, tylko właśnie nasza kochana młodzież, która przyszła nam się zaprezentować. Zdradzę jeszcze tylko tajemnicę, że to dzisiejsze wydarzenie to takie preludium do tego, co będzie się tutaj działo w tym roku, w tym miejscu. Zdradzę państwu tylko taką tajemnicę, że w poniedziałek przyjeżdża impresario zespołu pieśni i tańca Mazowsze. Będziemy badać tutaj kwestię techniczną możliwości tej sali. I 13 października to data, kiedy otwieramy oficjalnie i oddajemy do użytkowania właśnie Szkołę Muzyczną pierwszego stopnia w Sienie. Na to wydarzenie zapraszam państwa serdecznie już dzisiaj. Natomiast główną gwiazdą właśnie tego wydarzenia będzie występ zespołu pieśni i tańca Mazowsze. Także to jest jedyny z takich występów właśnie tutaj w okolicy zespołu pieśni i tańca Mazowsze. Nie w Radomiu, nie w Kielcach, a w Sienie. Także cieszmy się z tego, że mamy takie możliwości, że będziemy blisko właśnie takich wydarzeń.
Kończąc, życzę Państwu wszystkiego dobrego, tego zdrowia przede wszystkim i miłego odbioru, miłego słuchania tych naszych wspaniałych wokalistów, wspaniałych muzyków Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Sieniu. Bardzo dziękuję. Ślicznie za zaproszenie. Myślę, że na pewno wiele z nas osób będzie chciało skorzystać i na pewno no, z racji tego, że to będzie jeden z takich obiektów w okolicy, będzie duże zainteresowanie. Oczywiście nie robimy zapisów, no nie jest tak, że robimy jakieś zapisy. Wszyscy Państwo mogą przyjść, tylko że będzie dosyć sporo osób, drodzy Państwo, dlatego warto już wcześniej pomyśleć o tym, żeby się pojawić na Amazowsze w Siennie, to chyba jeszcze tego nie było, prawda? No właśnie, to tak, drodzy Państwo, też się bardzo cieszę z tego, że ta szkoła będzie miała tyle funkcji różnych, bo oczywiście szkoła muzyczna, ale przy takiej sali, no to wiadomo, że też poranki muzyczne, jak już wcześniej wspomniałem, to też zapraszanie innych szkół, zapraszanie artystów. Ale teraz chciałbym tak pokrótce odpowiedzieć na najczęściej zadawane dzisiaj pytania przez Państwa. Te, które no, dosłownie najważniejsze. Mam nadzieję, że uda mi się jakby odpowiedzieć na te przynajmniej najważniejsze. Jeśli mi się nie udało, to bardzo proszę, później jestem do Państwa dyspozycji po koncercie. Więc tak, takie pierwsze pytanie, które dosyć często dzisiaj słyszałem. Czy moje dziecko musi umieć grać na instrumencie? No nie musi. Uczymy grę od podstaw. No i już wszystko wiemy, tak? Czyli nie musi dziecko umieć grać na instrumencie. Przychodzi i my uczymy grę od podstaw. Drugie pytanie. Ile kosztuje nauka w szkole muzycznej? Nic. Nauka jest darmowa, a to za sprawą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które pełni nadzór nadzór pedagogiczny nad szkołą, ponieważ szkoła jest szkołą publiczną. Pan wójt podpisał umowę z ministrem kultury właśnie na to, żeby ta szkoła stała się szkołą publiczną. Trzecie pytanie. W jakim wieku można zapisać dziecko? I tutaj już tłumaczę. Przyjmujemy dzieci w wieku w dwóch cyklach nauki. Pierwszy cykl sześcioletni i do tego cyklu przyjmujemy dzieci od 6 do 10 roku życia. Z małym wyjątkiem dzieci, które mają 6 lat, prosimy o opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej. To jest, jakby można powiedzieć, uzasadnione tym, że rozwój naturalny człowieka właśnie zaczyna się na tym etapie i często miesiąc różnicy u dziecka to jest bardzo duża zmiana. A nie chcielibyśmy, żeby dzieci rezygnowały, bardziej nam zależy na tym, żeby jednak zostawały. Dlatego bardzo prosimy o takie zaświadczenie w przypadku 6-latków. I wtedy nauka trwa 6 lat. Od 11 do 16 roku życia, jeśli przyjmiemy tutaj taką osobę, to nauka wtedy trwa 4 lata, jest to dział młodzieżowy. To takie najważniejsze pytania, drodzy Państwo. Jeszcze zerknę, czy jeszcze miałem coś zapisane. Tak, to wszystko. Aby już nie przedłużać, bardzo serdecznie zapraszam Państwa na koncert. Tutaj dzieci i dorośli będą mogli zorientować się, jak brzmią instrumenty w naturalnym środowisku. Jest to dla nas naturalne środowisko, sala koncertowa. Co ich czeka w przyszłości. No i mam nadzieję, że koncert Państwu się spodoba. Koncert poprowadzi pani Anna Barańska-Wróblewska, a ja już życzę Państwu miłych wrażeń. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Tak jak pan dyrektor powiedział, nazywam się Anna Barańska-Wróblewska i mam wielką przyjemność pracować w Szkole Muzycznej w Siennie trzeci rok. Zdradzę tutaj pewną tajemnicę. Zameldowana jestem w Warszawie. Mieszkam w Warszawie od 30 paru lat i generalnie firmę prowadzę w Warszawie, organizującą koncerty, również uczę w Warszawie, ale pan dyrektor w Siennie 3 lata temu zaprosił mnie na spotkanie.
spotkanie. I nie ukrywam, skradł mi serce, mąż tego nie słyszy. Proszę Państwa, taki dyrektor to skradł. Pan dyrektor też nie słyszy i się nie czerwieni w tym momencie. Co mnie urzekło w Sielnie w szkole muzycznej? Atmosfera. Takiej atmosfery chyba nie ma w żadnej szkole, a mam naprawdę dosyć spore porównanie, jeśli chodzi o atmosferę w szkołach muzycznych. Wspaniała kadra pedagogiczna. Wiadomo, że no, żaden z pedagogów w Sielnie nie mieszka, przynajmniej większość nie mieszka. Będziecie Państwo mieli szansę tutaj, dzieci będą miały taką szansę, pracować pod okiem naprawdę fantastycznych nauczycieli. Przede wszystkim z Radomia, ale i z okolic, z Puław przyjeżdżają tutaj nauczyciele, z Lublina. Ja chyba jestem jedyna z Warszawy, ale właściwie to ja już jestem, proszę Państwa, z Sielna. Pewnie tutaj zostanę, jeśli Pan Dyrektor pozwoli. Natomiast właśnie ta atmosfera w szkole muzycznej. Wspaniałe dzieciaki, wspaniała młodzież, a mam duże porównanie i bardzo fajni rodzice. Bo tak naprawdę to dyrektor, nauczyciele, dzieci i rodzice tworzą społeczność szkolną. I gwarantuję Państwu, że jeśli dzieci tutaj dostaną się do naszej szkoły, będą chciały się uczyć, bo to też jest bardzo ważne, żeby dzieci się chciały uczyć muzyki, to spędzą tutaj piękną przygodę życia, albo czteroletnią, albo sześcioletnią. Mamy też przypadki, że już pewni absolwenci są, bo 4 lata się uczyli i zaczęli kontynuację po prostu nauki na innych instrumentach. Tutaj widzę jedną dziewczynkę, grała na wiolonczeli, teraz się uczy chyba na trąbce, bo tak jej się u nas spodobało. Także zachęcam z całego serca. Myślę, że to będą najpiękniejsze lata i na pewno niezmarnowane lata, ponieważ nauka w szkole muzycznej ma bardzo duży wpływ na rozwój umysłu dziecka, emocji dziecka, predyspozycji psychofizycznych dzieci. Także warto jest inwestować właśnie w tą edukację muzyczną. To od siebie, żeby nie przedłużać, chciałam zaprosić na mini koncert. Ja jestem stremowana, dzieci są stremowane, bo my jesteśmy, proszę Państwa, dzisiaj pierwszy raz na tej scenie. Ja akurat miałam przyjemność widzieć tą salę, jak ona powstawała. Jestem pod wielkim wrażeniem. Na pewno jeszcze będą się tu pewne elementy zmieniać, ale mamy salę koncertową, zaplecze socjalne, tutaj garderoby, piękne sale do nauki, gry na instrumentach, które mogą nam zazdrościć inne szkoły. To się nie zdarza często w Polsce, żeby wójt gminy zorganizował po prostu taką wspaniałą placówkę artystyczną, pedagogiczną, za co bardzo serdecznie dziękujemy i gratulujemy. Życzymy więcej zapału jeszcze, panie wójcie. Ale robicie panowie, pan wójt, pan dyrektor, księża, w ogóle ta wspólnota tutaj istniejąca w Sielnie, właśnie w małej społeczności, robicie Państwo wspaniałą robotę na rzecz edukacji dzieci i młodzieży. A my jako nauczyciele z wielką radością tutaj do Państwa przyjeżdżamy i na pewno jeszcze będziemy przez wiele lat przyjeżdżać. Na początek zaprezentuje się Państwu mały zespół skrzypcowy. Są to dzieciaczki, które dopiero uczą się od września grać. Wykonają dla Państwa 3 utworki. Będą to Bajeczka i Czardasz Antoniego Cofalika oraz moderato Ewy Iwan. Przygotowanie tego zespołu to pani profesor Regina Kozakiewicz i pani profesor Ewelina Dąbrowska. Mały zespół skrzypcowy.
to policzę 2, 4, 6, 8, 13 i jeszcze 3 panie profesorki, 16 osób. Wsiennie to jest mały zespół muzyczny, proszę Państwa. Gratulujemy tego pięknego debiutu i mam nadzieję, że w październiku to dopiero będzie zespół. Wielkie brawa! Dzisiaj było pięknie. Szanowni Państwo, a za chwilę Antonina Adamska, grająca na fortepianie, wykona dla Państwa legendę o źródełku przy murach miejskich Ludmiły Bas. Antosie przygotował pan profesor Sebastian Bączkowski. Nie mam tutaj napisane, do której klasy chodzi Antosia, ale mam nadzieję, że nam to zdradzi. Do trzeciej pan profesor podpowiada, mamy suflera. Czyli Antonina Adamska, legenda o źródełku przy murach miejskich, będzie grała dla Państwa na instrumencie, który nazywamy fortepian. Tak? Na pewno będzie to stał piękny fortepian. Dzisiaj jest to instrument klawiszowy albo pianino cyfrowy. Serdecznie zapraszam. Akompaniować Julci będzie pani profesor Barbara Wójcik. Koźlątka, Julia Łyżba. Thank you.
Julia Łyżba. Debiutująca dzisiaj na tej pięknej scenie. Proszę Państwa, wielkie brawa dla Julki. Taka malutka dziewczynka, a jak potrafi już pięknie grać i to gra w dwudźwiękach. A nie każdy potrafi w trzeciej klasie grać w dwudźwiękach, a Julka już tak. Szanowni Państwo, za chwileczkę posłuchamy gry na pięknym instrumencie, czyli na klarnecie. Wystąpi dla nas Eliza Zaborowska i zagra bardzo znany utworek Claude'a Debussy'ego, utwór zatytułowany Mały Murzynek. Akompaniować Elizie będzie pani profesor Wanda Dąbrowska. Przygotowanie pan profesor Jacek Anyszek. Przed Państwem Eliza Zaborowska, klarnet i Mały Murzynek. Thank you.
naprawdę instrument, na którym się dzieci uczą, a Iwan przepięknie na nim gra. Także w szkole muzycznej w Siedmie zdobywa się umiejętności naprawdę na wyjątkowych instrumentach i pod okiem wyjątkowych pedagogów. A za chwilę, proszę Państwa, trio fletowe con brio. Z włoska tłumaczy się to z ogniem. Natalia Majewska, Diana Cielebo i Olivia Szczątry. Trio ogniste zagra American Patron. Przygotowanie pani profesor Ewa Rauner-Bułczyńska. American Patron z ogniem. Natalia Majewska, Diana Cielebą i Olivia Szczodry. Jak sami Państwo słyszeli, w naszej szkole naprawdę nie gra się nudnych utworów, tylko bardzo popularne. Edukacja w szkołach muzycznych bardzo poszła do przodu. Za moich czasów to graliśmy nudne takie menuety, jakieś burene. Człowiek nie wiedział, o co chodzi w tych utworach. A teraz proszę, światowa muzyka, filmowa, musicalowa. Za chwilę klasyka polskiej muzyki współczesnej. Szanowni Państwo, dwa utwory Witolda Lutosławskiego, Biureczko i Taniec. I te oba utwory zaśpiewa dla Państwa chór z naszej szkoły, czyli ze Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Siennie. Chór przygotowany przez panią profesor Annę Cender i pana profesora Pawła Garbalskiego. Akompaniuje profesor Sebastian Bączkowski, Biureczko i Taniec i nasz chór Muzyczne Skrzydła.
śpiewał dla Państwa chór ze Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Siedmie, Muzyczne Skrzydła. A za chwilę posłuchamy gry na instrumentach, które dla mnie osobiście są najbardziej takimi orkiestrowymi instrumentami. Znaczy człowiek gra na jednym instrumencie, a słyszymy orkiestrę tak naprawdę. Instrument szalenie popularny, ale również bardzo trudny. Wirtuozowski instrument, ale można na nim grać wszędzie. I w wielkich salach koncertowych, i przy ognisku. Skrzypce niestety się nie sprawdzają, na przykład przy ognisku. Na klarnecie też nie zawsze można przy ognisku, znaczy można zagrać, tylko to nie zabrzmi. No jeszcze na gitarze można przy ognisku, ale żadna gitara nie zabrzmi tak jak akordeon. Ja szczególnie zachęcam dzieci do nauki na tym instrumencie, ponieważ może on być wykorzystany tak naprawdę w każdych okolicznościach. Co prawda troszkę waży, ale zapewniam, że dla małych dzieci są małe akordeony, prawda panie dyrektorze? I czym bardziej dziecko rośnie, tym dostaje większy akordeon. Czyli to nie jest aż takie duże obciążenie, jeśli chodzi o ciężar. Natomiast ciężar gatunkowy tego instrumentu jest naprawdę niezwykły, o czym za chwileczkę Państwo się przekonacie, słuchając gorących punktów Pietra Frosyniego w wykonaniu Piotra Fioru, który oczywiście będzie grał na akordeonie. A przygotowanie tego ucznia to pan profesor Sławomir Fonał. Gorące punkty!
Państwo, ja z przykrością muszę zakomunikować, że nasz koncert niestety dobiega końca. Ale dyrekcja i uczniowie przygotowali finał nad finały. Poza tym lepszy niedosyt niż przesyt. Prawda, panie dyrektorze? To jest nasz pierwszy koncert, my się dopiero rozwijamy. Już dzisiaj mamy przynajmniej 60%, a nawet i 70% publiczności. Jakby tutaj Państwo siedli, to by nas było chyba 90%, co świadczy o wielkim zainteresowaniu naszą szkołą i naszą działalnością. Ja mam nadzieję, że uczniowie, którzy siedzą na widowni, są zachwyceni produkcją tych uczniów, którzy są tutaj na scenie i za rok, nie, no wcześniej, w październiku, przeniesiemy te 90% uczniów tu na scenę. Będzie nas na pewno dużo więcej, ale i tak uważam, że jak na pierwszy koncert, to uczniowie ze Szkoły Muzycznej w Sienie spisali się na medal, prawda? No i teraz, szanowni Państwo, jak przystało na wielki finał, wspaniałe dwa utwory, przeboje nad przebojami. Tak jak mówiłam, w naszej szkole, owszem, uczymy grać klasycznie, ale często uczniowie grają utwory z muzyki rozrywkowej czy filmowej. I takie też dwa utwory finałowe za chwileczkę usłyszymy w wykonaniu zespołu akordeonowego. Tymi utworami są Alleluja Leonarda Cohena, wszyscy znają. No i ulubiony przebój dzieciaków, Piraci z Karaibów. Przygotowanie zespołu akordeonowego, oczywiście pan profesor Sławomir Honał. Scena gotowa, nasi młodzi artyści również. Serdecznie zapraszam. Zespół akordeonowy wykona dla Państwa Alleluja i Piratów z Karaibów. Chodźcie, chłopaki. Thank you.
żalem serca kończę ten koncert. Mam nadzieję, że to był piękny początek naszej wspaniałej przygody muzycznej w murach Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Siennie. Było coś dla ducha, a teraz będzie coś dla ciała. Czy pan dyrektor jeszcze chciałby właśnie, a propos tego ciała, zapraszamy serdecznie, chcieliśmy państwa jeszcze zaprosić pewnie na słodki poczęstunek, a ja jeszcze z tego miejsca, zanim pan dyrektor zabierze głos, chciałam podziękować wszystkim uczniom, którzy przygotowali się do tego dzisiejszego pięknego koncertu. Wielkie brawa! Dla tych młodych, wspaniałych wykonawców. Ale uczeń bez nauczyciela może dużo, ale nie aż tak dużo, jak dzisiaj pokazali. Dziękuję w imieniu uczniów, tym razem wspaniałym pedagogom, którzy przyczynili się do powstania tego pięknego koncertu i do przygotowania naszych dzieci. Wielkie brawa dla pedagogów. Tak jak wspomniałam na początku, nie byłoby naszej wspólnoty, gdyby nie rodzice. To rodzice przywożą tutaj dzieci, inwestują w was, bo widzę tutaj dużo dzieci, swój cenny czas, wiedząc, że wielką wartością jest nauka w szkole muzycznej. Prośba do uczniów, nie zmarnujcie tego, co robią dla was rodzice. Bardzo dziękujemy wszystkim rodzicom, że chcecie kształcić dzieci w naszej szkole. I prosimy, przyprowadzajcie następne dzieciaczki tutaj do Siennia. Jak widzicie państwo, mamy fantastyczne warunki, świetną młodzież, świetnych pedagogów i chcemy was uczyć. Do miłego zobaczenia. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy, a koncert dla państwa prowadziła pani Anna Barańska-Wróblewska. Brawo, wielkie brawa. Drodzy państwo, już za chwilę zaproszę państwa na słodki poczęstunek, ale jeszcze proszę mi się nie rozchodzić, ponieważ chciałbym, aby na koniec kilka słów skierowała do państwa przewodnicząca Rady Rodziców, pani Barbara Dudkowska. Bardzo prosimy. Dziękuję w tym miejscu i pani przewodniczącej, i wszystkim rodzicom, ponieważ
To, co Państwo zobaczą za chwilę na stole, to jest właśnie przygotowane przez naszych kochanych rodziców. Dziękujemy Państwu za to przygotowanie. Tak, wielkimi brawami dziękujemy. Na ulotce, która tam była na stoliku, było tak napisane dla kandydata, co czeka Cię w szkole muzycznej? Uwaga, drogie dzieci, co Was czeka w szkole muzycznej? Gra na instrumencie, na pewno. Nowi koledzy, koleżanki. Ciekawe wycieczki. Miła atmosfera. Ciekawe zajęcia muzyczno-ruchowe. Występy, konkursy. I uwaga, odkryjesz świat, którego nie znasz, a który cały czas jest obok Ciebie. To tak skierowane słowa do dzieci. A dla rodzica, co czeka Cię w szkole muzycznej, drogi rodzicu? Miła atmosfera, wspaniali pracownicy i nauczyciele, systematyczność w dowozach na zajęciach, czyli więcej czasu z dzieckiem. Kącik dla rodzica, czyli chwila relaksu dla siebie, słuchanie ćwiczeń dziecka w domu, czyli podwieczorek przy kawie. Prasowanie koszul, ubrań, czyli koncerty, konkursy, występy. Zakup instrumentu, czyli rzucisz palenie. To tyle, drodzy Państwo. Wszystkiego dobrego, dziękujemy bardzo i zapraszamy na słodkie poczęstunek. Do widzenia i mam nadzieję do zobaczenia.